Hej, cześć, siemanko, witam was serdecznie w tym odcinku, w którym pokażę wam, jak pobrać i zainstalować, a raczej jak wgrać mod do Speedway League. No, wypakowujemy to. Ja tu zapuszczę wypakowywanie i jak widać, to jest twórca tego moda. Nie ma żadnych tych, ale może dam link w opisie, możecie zasubować dzwoneczek, może coś będzie nagrywał, a jak nie, to po prostu to będzie znak dziękczynienia. No i gdy nam się to wypakuje, to widzimy się ponownie. Okej, gdy nam się to wypakuje, to widzimy, wypakowało nam się tutaj foldery. Tu jest instrukcja, jakbyście mnie nie zrozumieli, ale raczej będę to mądrze wam tłumaczył. Okej, musimy to wkleić do folderu z grą. Najłatwiej jest wejść w skrót na pulpicie, czy gdzie tam kto ma. Otwórz lokalizację pliku, otwiera nam się tu. Na początku wklejamy data.pl, normalnie pojedynczo. Klikamy zamień w miejscu docelowym, najlepiej tak. Trochę nam się to będzie ten. I teraz najważniejsze, wchodzimy w data i wklejamy to wszystko. Oprócz data.pl, to wszystko. Ja już to zrobiłem, ale może być i drugi raz. To możemy zamknąć, nawet usunąć, gdy nam się przyniesie. No trochę będzie się, więc widzimy się w grze. Hej, cześć, siemanko, witam ponownie. Teraz pokażę wam, jak funkcjonuje ten mod. Widzicie, od razu na początku wyskoczył piękny żużlowiec, w ogóle nie leżno. Bodajże Hampel, jeżeli się nie mylę, a pewnie się mylę, okej. Okay. Wchodzimy w nową grę, w pojedynczy bieg, no na trudnym. Pojadę sobie, nie wiem, Tajemu Findenem może, chociaż Falubas lepszy, dobra. Wchodzimy na jaką? W motoarenę. No, czy to są tylko zdjęcia, bo niestety nie ma takiej możliwości, chyba żeby zmienić. Sorry, ktoś za oknem jest. Dobra. Ale to jest potężny, chociaż zamiast. Okej. Potężna obsada biegowa. Widzimy się pod. Okej, jesteśmy na. Prezentacji zawodników, którzy będą jechać w tym biegu. Oj, coś się zadziało, pan Fredrik Lindgren, ale piękne są te kaski. W ogóle te kombinezony są skrane i proda się, czy ja będę jechał jednak Łowidenem w białym kasku. Ale wystartował Protaś. Ale tam wystartowali. Łowiden coś zły motocykl chyba wziął. Załączył sobie. Lubię na tym torze jeździć, ale coś nie idzie. Teraz chyba to przez ten trudny. Seryjnie, nie mogę się napędzić po szeroki. Fasole cały czas No, jeszcze opuścił. Okej, widzicie mniej więcej, jak to wygląda. Cześć, na razie. Dzięki dla twórcy moda i jego kanał. Oczywiście podam w opisie.